Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Aleksander Majewski. Doktryna. Czytają Michał Klawiter i Jakub Wieczorek. Rzucę ten świat bez żalu, bom zawsze go winił. Za to, że czyn marzeniu braterstwa zaprzecza. Obym mógł użyć miecza i zginąć od miecza. Piotr zaparł się Jezusa i dobrze uczynił. Charles Baudelaire. Zaparcie się świętego Piotra. Rozdział pierwszy. Zmory. Komisarz Robert Schulz umierał trzy razy. Pierwszy raz, gdy jako dziecko czuł na swojej twarzy podeszwę buta ojca, starannie wyglancowanego, jak na niedzielną okazję przystało. W końcu sąsiedzi i ksiądz Dobrodziej musieli wiedzieć, że szanowany gospodarz dba o szyk i styl. A przede wszystkim dba o wychowanie własnych dzieci. Przecież bez twardej ojcowskiej ręki rozpuściłyby się jak dziadowskie bicze. Zawsze to powtarzał przy milczącej aprobacie matki. Wolała być po jego stronie. Drugi raz świat komisarza Szulca umarł, gdy w trakcie jednej z domowych awantur, gdzieś między niedzielnym rosołem a familiadą, młodsza siostra uderzyła się o kant stołu. Oczywiście sama, oczywiście się. Tak rodzice usiłowali wmówić ratownikom z pogotowia. Bezskutecznie. Prawdziwą przyczyną były razy wymierzane przez ojca tym razem oficerskim pasem z podwójną klamrą jedno z uderzeń sprawiło że dziewczynka poleciała jak bezwładna laleczka w kierunku nieszczęsnego mebla niewiele z tego dnia pamiętał krzyk powiększająca się czerwona plama na podłodze telefon na pogotowie bo Zuzia nie otwierała oczu urywki zatrzymane klisze pojedyncze dźwięki po tym zdarzeniu oboje znaleźli się w Bidulu do rodzinnego domu, o ile kiedykolwiek można było tak go nazwać, nigdy już nie wrócili. Trzeci raz policjant wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw KSP umarł, gdy leżąc obok własnej żony, uświadomił sobie, że nic do niej nie czuje. Wszystko wygasło, o ile kiedykolwiek naprawdę istniało. Dom, który zawsze pragnął zbudować, nigdy nie będzie jego. I nie chodziło nawet o kwestie majątkowe, choć i tu czcigodny teść nie pozwoliłby mu zapomnieć dzięki komu to wszystko. Był tu ciałem obcym. Splot wypadków doprowadził go do czterech pokoi z łazienką i kuchnią na nowym osiedlu. Żył obok kobiety, z którą poza wspólnym mieszkaniem nic go już nie łączyło nawet dziecko, którego tematu Karolina unikała już kolejny rok i które nigdy miało się nie narodzić. Chciała rozwijać się zawodowo, a on to rozumiał przynajmniej próbował zrozumieć. A może tylko się oszukiwał? Wszelkie zdania odrębne i tak były kwitowane litanią zarzutów. Bo ty mnie nie wspierasz, bo patrzysz tylko na czubek własnego nosa, bo chcesz zrobić ze mnie tylko inkubator. Z tym ostatnim nigdy nie mógł się zgodzić, zwłaszcza gdy po powrocie z pracy witało go puste mieszkanie. To był dopiero inkubator. Inkubator jego samotności, nigdy niespełnionych marzeń, pustej obietnicy lepszego życia. Dużo zgonów, jak na 33 lata, w sam raz, żeby próbować zbawić świat, w sam raz, żeby zniszczyć sobie życie. Może dlatego tak niewiele spraw robiło na nim wrażenie. Rutyna. To słowo powtarzał najczęściej. Rutynowe czynności, rutynowa kontrola, rutynowe działania. Jak długo tak można? Długo. Nie tylko w pracy, nie tylko od do, nie tylko aż do zwycięstwa. Również po wejściu do mieszkania kupionego przez czcigodnego teścia dla jego czcigodnej małżonki, kochanej córki i oddanej żony. Zmień minę, usłyszał od wejścia. Nie odpowiedział. Zdawał sobie sprawę, że to bezcelowe. Mógł tylko pogorszyć sytuację. Właściwie nie musiał nic robić, by tak się stało. Dlaczego się nie odzywasz? krzyknęła, tym razem nie patrząc w jego stronę. A co mam powiedzieć? Burknął. Jak zwykle, nic ci nie pasuje. Nie miał siły zaprzeczać, potwierdzać, nie miał siły na nic. Nagle poczuł wibrację w swoim telefonie. Jest trup, przyjeżdżaj. Rzucił szef sekcji. Klub umbrella przechodzień znalazł ciało. Nie musiał dwa razy powtarzać. Znienawidzony jeszcze trzy lata temu komunikat dziś był dla niego wybawieniem. Byle się wyrwać, wyjść, wylogować, nie myśleć. Zdecydowanie wolał posmak tej rutyny. Jak to, wychodzisz? Trup jest. Trup, trup. Niedługo ja będę trupem w tym domu, krzyknęła. Głos jej się załamał i wiedział, że zaraz zacznie płakać. Wiedział, że nie będzie w stanie jej pocieszyć. Wiedział też, że nawet nie będzie się starał. Już nie. Na razie, powiedział bardziej do siebie niż do niej. Resztę dopowiedziały zamknięte drzwi. Październik był, wbrew oczekiwaniom, niezwykle chłodny, na nic nadzieje po krótkim i deszczowym lecie. Ten rok taki już miał pozostać przytłaczający, ciężki, ponury jak klatka żywcem wyjęta z kina noir. Takie też było życie komisarza Roberta Szulca. Po przekroczeniu trzydziestki świat zaczął pędzić, a on stał w miejscu. Zawsze miał jakiś cel. Wyglądał jutra. Teraz dni zlewały się w wielką, szarą masę bez kształtu i barw. Tonął w tej papce. Zamknięcie drzwi do służbowego auta zawsze przynosiło chwilowe ukojenie. Na chwilę odcinał się od tego wszystkiego. Zupełnie jakby te kilka metrów kwadratowych przestrzeni na kółkach przenosiło go do innego wymiaru. Mijał kolejne ulice, tak bardzo znajome, tak bardzo przytłaczające. Akceptował je już tylko jako ruchomy obrazek, zakurzoną widokówkę, którą po jakimś czasie można zgnieść i wyrzucić. Chociaż na kilka, kilkanaście godzin mógł sobie na to pozwolić. Warszawskie ulice w nocnym pejzażu. Miały zresztą swój urok. Nie zdążył nawet przesłuchać całej płyty, gdy dojechał na miejsce. The pale emperor Mensona znów będzie musiał poczekać na lepszy moment. Zatrzymał się w miejscu, które zdecydowanie nie było do tego przeznaczone. Chociaż tyle ze służby, uśmiechnął się gorzko. Ciało. Ponure archiwum martwych komórek, tkanek, organów. Szaroblada skóra powlekająca wiotkie mięśnie i kości. Ciało zmasakrowane, zakrwawione, zastygłe w bolesnym grymasie. Gdyby nie dokumenty w kieszeni, trudno byłoby rozpoznać twarz. Roztrzaskana kość czaszki z naciągniętą bordową powłoką, organiczną płachtą skrzepów, świeżych ran i rozcięć. Prawy oczodół był pozbawiony zawartości. Szulc przypomniał sobie serial, jaki oglądał kiedyś na świetlicy w Bidulu. Nie pamiętał już tytułu. Siostra panny młodej wyjęła z okazałego tortu róże wieńczącą cukiernicze dzieło. Bez niej całość traciła urok. W tym przypadku trudno było mówić o jakimkolwiek uroku. Ale brak prawej gałki ocznej wzbudzał dodatkowy niepokój. Czym ją wyjął? Nożem, łyżką, gołą ręką, jak dziewczyna z dawno zapomnianego serialu? W ciągu kilkudziesięciu sekund przez głowę Roberta przewinęły się setki myśli. Co to za piękność? zapytał Szulc, wpatrując się w krwistą jamę, którą do niedawna można było nazwać twarzą. Znów zerknął na prawą część facjaty. Oko było po prostu wyłupane. Łukasz Adamiak, odpowiedział jeden z funkcjonariuszy przez wszystkich nazywany wąsatym Wojtkiem, choć jego wąsy nie wyróżniały się niczym szczególnym. Prawdopodobnie ktoś rozjebał mu łeb młotkiem. Facet? dopytał z niedowierzaniem Szulc. Zbliżył się. Dopiero teraz zauważył, że postać w kolorowych fatałaszkach to dwudziestokilkuletni chłopak. Co to kurwa jest? zapytał bezceremonialnie. W tym momencie zwrócił uwagę na kilka zapłakanych twarzy. Młodzi faceci, ubrani, jak na jego policyjne oko, dość dziwnie, z pomalowanymi twarzami i w jaskrawych ciuchach, które śmiało można byłoby przyporządkować do damskiej garderoby. Bal przebierańców? Warknął. Tłumek cofnął się odruchowo. Mają tu swój lokal i tu go ktoś zajebał, rzucił nadkomisarz Ryszard Nowaczyk, który, jak to miał w swoim zwyczaju, wyrósł jak z ziemi i wymownie wskazał skinieniem głowy na ambrelę. On był działaczem, jak to mówią, gejowskim. Nowaczyk miał dar pojawiania się w najmniej oczekiwanych momentach. Zawsze z tym samym sarkastycznym wyrazem twarzy, bez względu na okoliczności, przyklejonym do sześćdziesięcioletniej facjaty z wyraźnie zarysowaną brodą, momentami przypominał Kirka Douglasa, co sam lubił podkreślać. Oficer podobnym zamiłowaniem pałał do swojego starego, niemodnego już prochowca. Ponad modę cenił sobie jednak sznyt. A pozowanie na romantycznego, choć zgorzkniałego stróża prawa rodem z powieści Marlowa, idealnie wpisywało się w tę konwencję, nawet jeśli było dalekie od prawdy. Nadkomisarz miał całkiem dobrze poukładane życie prywatne, zwłaszcza jak na gliniarza z takim stażem. Od kilkudziesięciu lat jedna żona, córka po studiach na ASP, stabilnie Nowaczyk bez słowa podał rękę szulcowi, drugą przyciskając do ust prawie całkiem wypalonego papierosa. Dwa lata do emerytury. To już końcówka, powtarzał. Byle dotrwać, odbębnić i mieć już święty spokój. Czuł się wypalony jak kiep, który jeszcze tlił się w jego palcach, nim bezceremonialnie rzucił go na chodnik przed klubem. Lokal został urządzony w gmachu starego kina. Był miejscem spotkań społeczności LGBT z całej Warszawy. Imprezy, spotkania, hepeningi, wernisarze. W pewnym momencie Umbrella stała się mekką gejów, lesbijek, transseksualistów i osób niebinarnych z całej Polski. Kulturalną siedzibą kolorowej bohemy. Jak się okazało. Łukasz Adamiak grał w nim pierwsze skrzypce. Jako organizator, performer, działacz. Wiele projektów miało jego twarz. Elokwentny, zawsze pewny siebie, nieznający słów nie da się. To głównie dzięki jego staraniom klub nie został zamknięty po nagonce, urządzonej przez środowiska skrajnie prawicowe. I co? Między sobą się podziobali? zapytał Szulc. O chuj tu chodzi? Robercik, żebym ja to wiedział, to bym cię od żony nie odciągał. Nowaczyk z namaszczeniem wdeptał w chodnik resztę wieczornego szluga. Za każdym naciśnięciem obcasa odkrztuszał flegmę, jakby z całym urobkiem palacza chciał wyrzucić wszystkie zbędne myśli. Byle bez wątpliwości, byle bez niepotrzebnych dywagacji, byle do przodu, zamknąć temat i mieć już święty spokój. Tyle, że główny bohater wieczornego spektaklu nie kwapił się do udzielania jakichkolwiek wskazówek. Trup, blade zimne ciało, mizerna powłoka, z której uleciało życie wraz z uderzeniami, które roztrzaskały czaszkę. Ma ręce, nogi, usta. Usta w grymasie, nieludzkim, komiksowym. Na pierwszy rzut oka przerażają. Dopiero po dłuższej obserwacji wydają się mówić więcej. Skąd ten krzywy wyraz? Skąd ta upiorna powłoka osnuwająca jeszcze młode ciało? Podobnie oczy. Zawsze zostaje zapisany w nich ostatni kadr życia. Tak przynajmniej Schulz rozumiał to na początku. Teraz zdawał sobie sprawę, że fizjologia rządzi się swoimi prawami. Rządzi przypadek, któremu czasem nadajemy wyższą rangę. Dopisuje się dodatkowe znaczenia, symbole, w które ludzie chcą wierzyć. Bo w coś trzeba. W tym przypadku też nie było miejsca na szukanie pogłębionego sensu. Ostatnią utrwaloną chwilę życia denata mógł odczytywać w jednym oku. Nowaczyk przeciągnął się jak stary kocur, po czym w swoim zwyczaju pogładził styrane łokcie. Nikt nie śmiał nigdy zapytać, co kryje się za tym rytuałem. Podobnie jak za wszystkimi gusłami powszednimi, których stary policjant z namaszczeniem się chwytał. Współpracownikom, Pozostało tylko domyślać się, czy to potrzeba ciała, ducha czy demonów, które przez trzydzieści pięć lat służby zrobiły sobie z głowy nadkomisarza przytulne gniazdko. Tylko nadkomisarza jak czasem gorzko przyznawał w przypływach rzadkiej szczerości. Jest prokurator, ja pogadam, a ty weź ich, rozpytaj rzucił Ryszard. Szulc nie odpowiedział. Nie skinął głową. Wiedział, co robić. Nowaczyk też nie wymagał potwierdzeń. My są do roboty, nie na salony, powtarzał często, zwłaszcza przy zakładaniu gumowych rękawic na trupach. Kolejny rytuał. Robert podszedł do najbliżej stojącego chłopaka. Lekko pomalowane oczy, kolorowa koszulka. Poza tym Najbardziej reprezentacyjny wygląd, jak rzekłby komendant, przed wyjściem do mediów. Komisarz Robert Schulz, Komenda Stołeczna Policji, dokumenciki, mruknął Robert. Znał ten typ. Nie musiał powtarzać. Pójdzie z górki, pomyślał. Poszło. Chłopak był ewidentnie poruszony, chętnie rozmawiał. Ze strachu? Dla uspokojenia? Każdy kolejny mimowolny pląs jego ciała był dodatkowym akcentem wydukanego na prędce słowa. Często tu tu bywał, rzucił. Jak często? Zapytał oschle Szulc. Trzy, cztery razy w, w tygodniu, odpowiedział świadek. I co sam tak przyłaził? Dziś był sam? Dociekał Gliniarz. Różnie, a, ale dziś był sam. Chyba. Nie, nie, nie wiem. zaczął dukać chłopak, po czym zaniósł się płaczem. Robert uniósł wzrok z notesu. I tak nie zapisał nic sensownego. Zamalowywanie kratek było w takich sytuacjach naturalnym odruchem. Ale przynajmniej robiło wrażenie. Zdążył się już przekonać, że sztuka codziennej iluzji, Dawała więcej pożytku niż sam konkret. No to był sam czy z kimś? zapytał podniesionym głosem. Chłopak zaczął się trząść jak w febrze. Nie, T tak. N nie wiem. Ostatnie słowo przerodziło się w przeraźliwy skowyt. Nie był odosobniony. Za policyjną taśmą stała grupka przygnębionych osób. Jedni płakali, inni byli całkowicie zdezorientowani. Kolorowe włosy, jaskrawe koszulki. Wielu z nich miało na sobie ramoneski i katany z charakterystyczną tęczową naszywką. Tę samą naszywkę miał adamiak. Została oderwana. Pozostał tylko poszarpany fragment. Szósty zmysł Roberta podpowiadał mu, że na tym się nie skończy. To nie była sprawa o kradzież opon z bazaru Różyckiego. Sprawca zabrał sobie pamiątkę. Chciał coś zasygnalizować. Wróci i najprawdopodobniej weźmie to samo, tylko od kogoś innego. I pewnie kto inny straci oko, po którym nie było śladu na miejscu zdarzenia. Podobna myśl przeszła przez głowę Nowaczyka. Stary gliniarz dyskretnie wyciągnął swoje ukochane czerwone malboro. Już dawno miał rzucić, ale ta praca, praca. Szulc od roztrzęsionych bywalców klubu dowiedział się niewiele. Przechodził w oparach dymu papierosowego i przetrawionych drinków. Trochę płaczu, chaotycznych relacji, żadnych szczegółów. Aktywista, działacz. Pojawiał się nawet w telewizji, której Robert nie oglądał. Mógł tego żałować tylko w takich momentach. Miałby trochę więcej informacji. Wiedzieć cokolwiek więcej i zbliżyć się do rozwiązania choć o krok. Kto, gdzie, jak. Te same pytania, które musieli rutynowo stawiać w takich sytuacjach. Z zasady, z automatu. O reszcie będzie myślał później. Na razie wiedział, że czeka go mały wypad osiemdziesiąt kilometrów od Warszawy, do Bożeny i Zdzisława rodziców denata. Adam jak wyszedł z klubu i już nie wrócił. Znalazł go Spacerowicz z psem. Stał z boku, jeszcze przed przyjazdem Szulca, jak zupełnie niepasujący do otoczenia element, doklejony dla zgrywy przez złośliwego scenografa. Od razu zadzwoniłem po panów. Powiedział trzęsącym się głosem emeryt, kurczowo trzymający smycz z małym terierem. Pimpuś chciał na siusiu, to przyszliśmy. — A gdzie pan mieszka? Często pan tu zachodzi? — zapytał rzeczowo Robert, badawczo zerkając na dowód rozmówcy. — Oczywiście, panie oficerze. Nasza stała trasa tutaj. Ja tu mieszkam, w tym bloku, o, za rogiem. Jowialny starszy pan wskazał palcem bloki z wielkiej płyty schowane za koronami łysiejących drzew. Jesień coraz mocniej dawała o sobie znać. I co, nie widział pan nic podejrzanego? No, jak tego chłopaka zabili, to nie. Ale wie pan, tu zawsze coś podejrzanego się dzieje, powiedział staruszek, nerwowo zakrywając szalikiem spękane usta zlewające się z siwym zarostem. Co pan przez to rozumie? Dopytał szulc. No, wie pan, co to za towarzystwo tu przychodzi, odpowiedział ze zgrozą starszy pan. Ci, no, geje, faceci za baby przebrani. Z wie pan. Komisarz pokiwał głową. Nie miał zamiaru wdawać się w dyskusje ideologiczne. Ukradkiem zauważył tylko winietę pomiętej gazety wystającej z kieszeni emeryta: Tylko ojczyzna. Tytuł właściwie powinien mu sugerować, jakich odpowiedzi należało oczekiwać. Jeszcze kilka takich rozmów. Nerwy rozmówców, ich nieokiełznane emocje i znudzenie gliniarzy, rozpytanie. W pracy nauczył się ignorować cudze uczucia. Bywał człowiekiem, ale przede wszystkim był psem. I chciał być psem skutecznym. Sprawa miała się równać sprawie rozwiązanej. Czyjeś jęki, płacze, żale były dla niego tylko zbędnym balastem, który chciał jak najszybciej zrzucić. Może to i bezduszne, ale pomaga osiągnąć cel, usprawiedliwiał się w myślach. Zresztą, po co mieszać do tego duszę? Bóg, niebo i piekło? Nasłuchał się o tym, gdy był jeszcze w domu rodzinnym. Przyspieszony kurs z doświadczenia piekła urządził mu tatuś. Nie musiał doczekać apokalipsy, żeby zobaczyć gniew Boży. Świat walił mu się za każdym uderzeniem otwartą dłonią w potylicę, za każdym uderzeniem otwartą dłonią w twarz, czasem pięścią. W twarz, brzuch, wszystko się zacierało. Piekła doświadczał również znacznie później, gdy jako początkujący szczaw Chodził na zdarzenia u boku ryśka, gdy widział uduszone kablem dzieci, wyrzucone na śmietnik noworodki, z których ktoś zrobił sobie żywą popielniczkę, zgwałcone przez ojców kilkuletnie zakatowane córki. Nie musiał zastanawiać się nad tym, co czeka go po śmierci. Tu nie było wcale lepiej. Zresztą wszystkim już dawno przestał się przejmować. Tak jak arcybiskupem, który właśnie krzyczał w radiu o tęczowej zarazie, która zalewa kraj. Przełączył na inną stację. Jedna z nielicznych radiostacji, która puszczała całą dobę muzykę rockową w każdej odmianie. Coś dla niego. Z głośników znów usłyszał głos Merlina Mensona: Today I am dirty and I want to be pretty. Tomorrow I know I'm just dirt. Today I am dirty. And I want to be pretty. Tomorrow I know I'm just dirt. We are the nobodies. We wanna be somebodies. When we are dead, they will know just who we are. We are the nobodies. We wanna be somebodies. When we are dead, they'll know just who we are. Oczami wyobraźni widział obrazoburczą okładkę kasety Hollywood in the Shadow of the Valley of Death, którą pożyczył mu kolega z Bidula. Do dziś nie wie, skąd ją miał. To na niej usłyszał kawałek Nobody's po raz pierwszy. Słabo znał angielski, ale instynktownie wyczuwał, że kreowana wizja beznadziei może mu przynieść ukojenie. Nie chciał słuchać o szczęściu, którego nie doświadczył jako dziecko. Wtopił się w mrok. Dlatego też poszedł do policji. Czy chciał walczyć ze złem? Może, ale przede wszystkim czuł, że potrafi je zrozumieć, może okiełznać. Dziś się już nad tym nie zastanawiał. Mknął warszawskimi ulicami swoim wysłużonym służbowym wozem. Zanurzając się w dźwiękach gitarowych riffów, wzmacnianych uderzeniami kropli o szyby i karoserię, lubił deszcz. Zawsze miał wrażenie, że przyniesie ukojenie. Spadnie i zmyje brud z tego parszywego miasta. Spłucze zbrodnie, przemoc, nieszczęścia, z którymi przez zrzędliwy los, a może własną poronioną decyzję, musiał walczyć. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Słowa przysięgi, podczas której nikt mu nie towarzyszył, brzmiały dziś w jego głowie jak ironia losu. Ile zostało mu z wiary w te hasła? Tyle, ile zmycia rąk po lateksowych rękawicach, w których oglądał zmasakrowane ciała ofiar. I tak później czuł na sobie ten smród denata. Tego już nie umiał się pozbyć. Zerknął w lusterko. Dłuższe kosmyki włosów z grzywki opadały na czoło. Jeszcze gładkie, choć przyozdobione blizną z pobytu w domu dziecka, swoim późniejszym dziewczynom wmawiał, że to pamiątka po policyjnej akcji skutkowało. Zresztą i bez tego mógł liczyć na powodzenie. Jeszcze się trzymamy, westchnął. Za stary, żeby zaczynać wszystko od nowa. Za młody, by wzbudzać litość jako zgorzkniały starzec. Jeszcze trzeba powalczyć, nawet jeśli nie warto. Zaparkował w garażu podziemnym. Odruchowo obrócił się przez jedno i drugie ramię. Odczuwał niepokój, wyraźniejszy niż zwykle. Wysiadł z auta i omiótł wzrokiem pokaźną przestrzeń zapełnioną samochodami. Miasto spało. Nikogo. Nic. Pusto. Za dużo pracuję, pomyślał, za dużo złudzeń. Rozdział drugi: Kreator: Energia, Moc, Pokarm. Wszystkie tkanki dostają życiodajną substancję: karmią się, ja się karmię, zjadam, wchłaniam, pożeram, staję się. Jestem. Żyję, pochłaniam, panuję, rządzę, władam. Oddech powoli wraca do normy, ręce przestają drżeć. Tylko to uczucie spokoju i nasycenia. Zawsze przychodzi po wszystkim. Ludzie oddają całych siebie za używki, a w zamian dostają tylko torsję, kaca, głód i wyrzuty sumienia. Mogą potem tylko wyżygać swoje przyjemności. A ja mam spokój, siłę, samo doskonalenie. Tego nic nie zastąpi, nikt tego nie zazna, nikt tego nie przeżyje, tylko ja znów jestem. Tak było od pierwszego razu. Pamiętam to lato, te głupie, krótkie spodenki, które kazała mi włożyć mama. Strasznie drapały. Nienawidziłem tego. I mały kuzyn Jasio to widział. Wiedział, że tego nie lubię. Patrzył się, wlepiał we mnie te małe, błyszczące, piwne oczy, przyglądał się, rozszarpywał tym swoim niewinnym wzrokiem, który drażnił. I przez to wszystko się zaczęło. Od tego spojrzenia, od tej ufności pomieszanej z beztroską. I kompletnego uzależnienia. Mały Jasiek był zależny tylko ode mnie. Uważajcie, chłopcy, powtarzali rodzice. Przecież dwunastolatek może zaopiekować się trzylatkiem. Tylko ten wzrok. Mało o mnie wiedzieli, sam mało się znałem. Tylko te krótkie spodenki. Ten cholerny materiał, od którego na skórze robiły się małe, czerwone plamki. Nienawidzę, nienawidzę. I ten gówniarz, patrzący z politowaniem. Ludzka mierzwa, zależna tylko ode mnie, chciała pokazać swoją wyższość. Nie mogłem na to pozwolić. – Po co tu przyszliśmy? – zapytał z rozdziawioną gębą. Nim przeniósł na mnie wzrok, już padł na ziemię. Nawet nie wiedział, że mam w rękach ten kamień. Mała główka zalała się krwią. Miał przymknięte oczy. Myślałem, że coś jeszcze zrobi, coś powie. Usłyszałem tylko słabe nie. A może mi się wydawało? Do dziś nie wiem. Wyglądał jak śpiąca lalka. Uszkodzona, śpiąca lalka z głową ubrudzoną bordową substancją. Jak piękny motyl uwięziony w żywicy. Postać z szyby, Eksponat. To ja go takim stworzyłem. Pierwszy raz poczułem to coś. Ten przypływ mocy. Nawet gdy rok później dorwałem małego Marcinka z trzeciej C, który przychodził do świetlicy Caritasu wspieranej przez ojca, nie doświadczyłem tego samego. Byłem strasznie nabuzowany. Czułem potworną chuć, ale to za mało. Musiałem panować, musiałem czuć przewagę. Ten gówniarz cholernie płakał, ale nie odważył się krzyczeć, nawet nie próbował mnie ugryźć. Wiedział, że taki właśnie parszywy los jest mu pisany. Ludzka mierzwa. Ja mogę po niej deptać. Płakał, łukał, dławił się swoim żalem. Po wszystkim wytarłem krocze o jego nędzny sweterek z lumpeksu i kazałem zamknąć mordę. Jak komuś powiesz, to cię zabiję. Twojego braciszka też. Powiedziałem i odszedłem, nie czekając na odpowiedź. Kiwał głową jak struś. Cały się trząsł. Nawet nikt nie zrobił afery. Pewnie skulił się na swoim lichym materacu, nasłuchując pijanego ojczyma, gwałcącego matkę. Bo i co miał robić. Dobrze, że Marian, technik blacharz, karmił obcego Benkarta. Czasem Marcinek mi o tym opowiadał. Zawsze udaje, że śpię, mówił. Po co mi o tym mówił? Sam się prosił o to samo. Gówniane życie, gówniany los. Zwykła ludzka masa. Można ją formować. O jasia było więcej pytań. Już wtedy musiałem nauczyć się płakać. Nie było trudno. Pamiętam te godziny, dni, miesiące. Gdzieś pobiegł, bawiliśmy się w chowanego, nie wiem co się stało, usłyszałem jakiś plusk. Ktoś szedł, ale nie wiem kto. Niebawem go znaleźli. Pokazywali w telewizji, zdjęcia drukowała prasa. Ojciec zasłaniał mi oczy, przełączał, chował gazety. Nie patrz, mówił tonem nieznoszącym sprzeciwu, a ja zaczynałem pytać. Czy to Jasio? I ukałem. Rodzice kuzyna do dziś obarczają mnie winą, ale chyba nie dopuszczają myśli, jak było naprawdę. Nikt nie dopuszcza, chyba nikt. Tylko raz matka zmieniła plany, gdy miałem zająć się Małgosią, córką sąsiadów z domku letniskowego. Mieliśmy iść do lasu, ale mama powiedziała, że chętnie z Małgosią pogra w piłeczkę. Nie rozumiałem tego wtedy, nie skojarzyłem. Teraz już wiem. I ona wie. I żyje. I nic nie powie. Skoro wiedziała ona, to musiał też wiedzieć ojciec. Wszyscy są tacy sami. Zresztą, i to nie pomogło, Małgosi, otrzymała karę niższy wymiar, ale otrzymała. A zresztą jaką karę? Bo wtedy już zacząłem karać. A nie zawsze mój głód wiąże się z karą, ona jednak zasłużyła. Te pogardliwe spojrzenia, te prychnięcia, te oceniające miny, ten wielkopański wzrok wpatrzony w moje chude wówczas ramiona, słabe łydki, blade ciało, nieostrzyżone włosy wpatrzony nie z rodzącego się pożądania czternastoletniego podlotka, ale właśnie z pogardy. I to ona za to odpowiada, za to, co się stało, choć nie musiało, nie chciałem jej, nie pragnąłem. Może kiedyś, ale w tym momencie chciałem ją tylko ukarać wyrównać rachunek. Mój ból jej ból moja krzywda jej krzywda. Tylko ja mogłem to zrobić i zrobiłem. I znów. Ta ulga, gdy widziałem jej przerażone, wybałuszone oczy i krzyk stłumiony w moją rękę, zaciskającą się na jej twarzy, i ten spazmatyczny skurcz. Choć przez chwilę pomyślałem, że to oznaka rozkoszy, sam szybko się skarciłem, zrobiłem to mocniej. I jeszcze raz, i jeszcze. Dobrze, że miałem pod ręką trzonek młotka. Zasłużyła na to. Po wszystkim drżała. Nic nie mówiła, nie krzyczała, jakby zdawała sobie sprawę z ogromu własnej winy i ze słuszności kary. Wiedziała, że nie może nic powiedzieć, bo to się powtórzy. Czy wyszło na jaw? Wyszło. Rodzice małgosi zrobili awanturę. Jej ojciec chciał dzwonić na policję, ale mój papa znowu przejął się rolą. Pewnie zagroził, postraszył tego, nie wiem. Tak czy inaczej, nie było żadnej sprawy, żadnego przesłuchania, nikt mnie nie niepokoił. Tylko skończyły się wspólne wyjazdy, wakacje, odwiedziny. Ich rodzina zniknęła z naszego życia, i nie wiem, czy to za sprawą samego strachu, czy wpływów mojego ojca, które zamykały wiele ust. Zwłaszcza tych, które były od niego uzależnione, jak ojciec Małgosi. Ale nie obyło się bez zgrzytów, o nie! Tym razem nie uniknąłem gniewu papy. Gdy tylko porozmawiał z rodzicami mojej słodkiej koleżanki, wrócił do domu i mnie zawołał. Myślałem, że zapyta, co się stało, będzie prowadził swoje ustalenia. Kazał matce wyjść. Zrobiła to bez słowa. Tylko na moment się zatrzymała, jakby chciała coś powiedzieć, ale jej spojrzenie spotkało się ze wściekłym wzrokiem ojca. Wystarczyło. Ledwo zorientowałem się w sytuacji. Ojciec złapał moją twarz swoimi niedźwiedzimi łapami, jak w imadło. Trzymał mnie w powietrzu. Długo. Czułem ból szczęki. Patrzył mi prosto w oczy, krzyczał, widziałem spienioną ślinę w końcikach jego ust. Rzucił mną jak szmacianą lalką o podłogę. Na tym się nie skończyło. Przygniótł moją twarz do podłogi obcasem swojego włoskiego buta Baldinini. Pamiętam tę nazwę do dziś. Droga marka, jak wszystko co nosił. Jeszcze raz to zrobisz, to ci zniszczę. Jeszcze jeden taki numer i znikniesz. Rozpłyniesz się, rozumiesz? Mówił przez zaciśnięte zęby spokojniej niż wcześniej, tak żeby każde słowo miało czas na przejście przez moją głowę, by karmiło mój strach, moje obawy, każdą żywą tkankę mózgu. Miałem się bać. I bałem się. Bałem się i nienawidziłem go. Wtedy zachciałem więcej, żeby mu pokazać. Żeby się wstydził, żeby go bolało. Żeby wiedział, że nie zniknę, że dopiero się staję, że jestem, że trwam. I każde niewypowiedziane słowo zatruwa jego umysł z wiekiem coraz mocniej, a on nie może nic zrobić, bo straciłby wizerunek, wpływy, koneksje, zwłaszcza teraz. Więc chodzę, szukam, robię co muszę, by się karmić, by żyć. By pokazywać, że jestem i nie zniknę. Niech on się wstydzi. Ja tworzę siebie, rozdział trzeci. Uschnięte drzewo. Skarbieżyce wielkie. Zapadnięta wieś gdzieś na północnym mazowszu. Szare zabudowania pokryte eternitem były oddalone od drogi porozrzucane na połaciach Ziemi, jak klocki niesfornego dziecka. Pola pogrążone w śnie okalały nagie drzewa i tylko rozdzierające powietrze wrzaski gawronów przypominały o ich istnieniu. Ziemia odpoczywała. Miała rodzić dopiero za kilka miesięcy. Czasem zabłąkał się bezpański pies, przy lepszej pogodzie można było zobaczyć sarny. Zdarzało się, że przyczłapał wędrujący łoś. I cisza. Tylko te ptaszyska i przejeżdżające w odstępie kilkudziesięciu minut samochody. Nic więcej. Nawigacja miała problem ze wskazaniem właściwego obejścia. Skarbieżyce były dla niej jednym wielkim celem. Nawet nie rozróżniała nazw wielkie, średnie i małe znów musiał zagadywać nieznajomych. Po tylu latach w policji nadal sprawiało mu to trudność. Nie lubił nagabywać innych. Sam też nie chciał być zaczepiany. Nigdy nie wiesz, czy ktoś chce cię zapytać o drogę, czy wbić ci nóż w plecy. W końcu jakoś dotarł. Zwykłe gospodarstwo, jakich wiele w okolicy. Mały domek, stodoła i przylegający do niej mniejszy budynek. Chlewnia albo obora. Jego powitanie obwieścił gospodarzom bury pies przywiązany do łańcucha. Ujadał jak wściekły. Szczekanie nieco ustało, gdy z budynku wyszedł wąsaty mężczyzna w grubej czapce. Zdzisława Damiak? Zapytał Robert. A kto pyta? Odpowiedział pytaniem na pytanie gospodarz. Komisarz Robert Schulz, komenda stołeczna policji. Przedstawił się, a widząc zdziwione spojrzenie starszego mężczyzny, dodał bezceremonialnie: Wydział do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Mężczyzna już wiedział, że nie ma przed sobą herolda dobrych wiadomości. Zdzisław Adamiak, lat 66. Teoretycznie emeryt, w praktyce ciągle rolnik. Do śmierci, jak wielu innych chłopów z Mazowsza. Karmią świnie, doją krowy, obrabiają pole, wywalają gnój, dopóki nie wysiądzie kręgosłup, nogi, barki. Słyszą o koniecznym odpoczynku, który w co drugim przypadku staje się odpoczynkiem wiecznym. Nie są przyzwyczajeni do wytchnienia. Więc i głodowa emerytura nie budzi ich sprzeciwu. Przecież i tak wszyscy łypią z podełba za te pieprzone dopłaty z Brukseli. Za te same dopłaty kupią potwornie drogie środki ochrony roślin na równi obładowane podatkami i toksynami. Jedne zostawiają ślad w portfelu, drugie w drogach oddechowych. Ta druga pamiątka zostaje z chłopami już na zawsze. Tak jak żylaki, dyskopatie. Reumatyzm. I ten sam Zdzisław Adamiak siedział teraz w cieniu, zacierając twarde dłonie. Przybrudzony kciuk tarł o przybrudzony kciuk. Tego nie da się zmyć od razu. Co oni teraz dodają do tej paszy? Pomyślał. Trzeba poszorować pumeksem, albo szczotką. Ale to później, później, westchnął. Byle uciec myślami od tego momentu, byle to przyjąć, zostawić. Pamiętać tylko tyle, ile będzie naprawdę konieczne. Bożena Adamiak, lat 64. Emerytka, całe życie przy mężu. Tak też wpisywała w starych dokumentach. Zawód przy mężu. Przy o porządek, przy mężu gotowanie, sprzątanie, pranie, prasowanie i tak od dziewiętnastego roku życia. Dla niej godziny odmierzał zestaw codziennych obowiązków. Zegar przyspieszył, gdy pojawiły się dzieci. Najpierw Zosia, potem Marysia, Krzysiu, który zmarł w kołysce i Łukaszek, najmłodszy, najzdolniejszy, zawsze z czerwonym paskiem. Konkursy, olimpiady, nagrody. Tylko zawsze odludek. Nie bał się nigdy sprawdzianów, ale trzęsły mu się ręce, gdy musiał pakować plecak. Nie jadł śniadań. Trzymał się za brzuch. Najgorzej w gimnazjum. Potem było już lepiej, trochę lepiej, ale cały czas odludek. Nigdy nie przeprowadził żadnej koleżanki. Pytała, próbowała rozmawiać, ale zawsze uciekał. Unikał tematu. Robił się nerwowy, nawet agresywny, chociaż nigdy mu się to nie zdarzało. Nikt nie rozumiał. Ojciec się złościł. Ale ona już wtedy przeczuwała, o co chodzi. Była zła, modliła się, chciała to zmienić. W końcu zrozumiała, że tego zmienić się nie da. Wszystko trzymała w sobie. Chciała tylko, żeby był szczęśliwy. Żeby nikt go nie skrzywdził. Ona już to załatwi z Bogiem. Z własnym sumieniem też. Po swojemu. Bóg jest dobry. Jest cierpliwy. Bóg zrozumie. Ale czy ojciec zrozumie? Łukasz odżył na studiach. Politologia. Sam sobie tak wybrał, chociaż znajomi zawistnicy mówili, że chleba po tym nie będzie. Ale on to kochał. Mógł wybrać każdy kierunek. Był laureatem Olimpiady. Ależ była z niego dumna. Wszyscy byli, nawet ojciec, chociaż coraz mniej się dogadywali. W Warszawie stał się odważniejszy. Coś się w nim zmieniło. Uśmiechał się, miał towarzystwo i kurczył się tylko, gdy ojciec pytał, kiedy jakąś pannę przywiezie. Łukasz się złościł, od razu wychodził. Ojciec nie rozumiał, a potem chyba nie chciał rozumieć. Nie dopuszczał do siebie tej myśli. Nie w tym domu, nie jego syn. Ale syn chciał pokazać, że to również jego dom, że ma prawo być w nim szczęśliwy. No i pokazał. Miał przyjechać z drugą połówką i przyjechał z chłopcem. Razem studiowali. Ojciec wiedział, co się święci, ale zaklinał prawdę. Zaklinał ze wszystkich sił. Mocno uściskał ich dłonie na powitanie. Od razu poleciał po flaszkę. No, panowie, trzeba wypić za spotkanie. ordynował. Szybciej i głośniej niż zwykle mówił, gestykulował, żartował, jakby chciał rozproszyć swój niepokój przegonić wszystkie demony, które gdzieś przemykały, a teraz zgromadziły się w jednym miejscu, przeraźliwie wyjąc. Byle nie widzieć, nie słyszeć, robić swoje, jakoś to będzie. I pewnie robiłby tak dalej. Minęłyby godziny, dni, miesiące, lata, i jakoś by się to kręciło, ale Łukasz miał dość. Złapał chłopaka za rękę. Jesteśmy razem, powiedział. Ojciec udał, że nie słyszy. Dalej opowiadał o zasiewie, nawozach, porządkach na podwórku. Łukasz powtórzył, a ojciec znów zaserwował swoje zaklęcia odczyniające. Tym razem o wyproszeniach świń, cenach za litr mleka. Łukasz powtórzył jeszcze raz, dodając. Tato. I wtedy ojciec przestał mówić. Milczał. Długo. Niepokojąco długo. Ona już wiedziała, co po tej ciszy nastąpi. Burza, gradobicie, nawałnica. I tak też się stało. Leciały wyzwiska, przekleństwa, ale przede wszystkim wyrzuty. Za wysiłki, utrzymanie, starania, podwózki, ofiarowane troski. Nie jesteś już moim synem, rzucił na koniec ojciec. Bardziej do siebie niż do Łukasza. Na tyle jednak głośno, by syn to usłyszał. Wyszli bez słowa. Łukasz już się nie pojawił. Ale pamiętał, westchnęła Bożena, której w ciągu zaledwie kilku minut przed oczami stanęły wszystkie sceny z życia syna. Pamiętał, dzwonił na imieniny. I ojciec też pamiętał, choć nie rozmawiali. Zawsze zostawiał pieniądze na jego utrzymanie w Warszawie. Bez słowa, na stole. Szła z tymi pieniędzmi na pocztę. Po jakimś czasie Łukasz zaczął zwracać pieniądze i to z nawiązką więc ojciec je odsyłał. Z czasem przestał, skoro niemiła księdzu ofiara. Tym sposobem ostatnia nić ich kontaktu została przerwana. I tylko czasem w Wigilię widziała męża, gdy przed wspólną wieczerzą patrzył gdzieś daleko za okno, bez słowa.